Grupa Enea, jeden z największych dostawców energii w Polsce, powołuje do życia nową spółkę. Zajmująca się odnawialnymi źródłami energii Enea Nowa Energia będzie miała siedzibę w Radomiu. Utworzenie nowej spółki wpisuje się w trwający na całym świecie proces transformacji energetyki. Nasz udział segmentu OZE do 2025 roku powinien osiągnąć poziom blisko 22%, a 33% w ciągu najbliższych 10 lat. Żeby to osiągnąć, musimy mieć odrębną, wyspecjalizowaną jednostkę, która będzie się zajmować tylko tym, będzie tylko temu dedykowana. Obecny podczas konferencji przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energetyki i Skarbu Państwa podkreślał zasadność utworzenia nowego oddziału dedykowanego jedynie odnawialnym źródłom energii. Jest to z jednej strony wyzwanie unowocześnienia naszej gospodarki energetyki, z drugiej strony też to, o czym cały świat dzisiaj mówi, ochrona klimatu, ochrona naszej planety, a jednocześnie zachowanie dla przyszłych pokoleń, no i spowodowanie, że energia będzie wytwarzana w sposób taki, który nie szkodzi środowisku. Poseł podkreślił również konieczność zwracania się ku nowym źródłom energii. Niestety zasobów ropy w Polsce prawie nie mamy, gazu mamy niewiele, wystarcza to na pokrycie 20 może paru procent naszego zapotrzebowania, stąd też niezwykła potrzeba inwestowania w nowoczesne, odnawialne źródła energii. Jak zaznacza prezes nowo powstałej spółki, Enea Nowa Energia to także odpowiedź na zainteresowanie odbiorców. Jest to odpowiedź na oczekiwania zwykłych odbiorców końcowych energii elektrycznej. Bardzo dużo podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych zwraca się do grupy Enea, że chcieliby być odbiorcami końcowymi prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii. Nowa spółka dołączy do Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Ma to przynieść korzyści nie tylko dla Izby, ale i regionu. Izba na pewno dużo skorzysta z tego tytułu, ale myślę, że sam Radom również skorzysta. I zapowiedzi tu nowego prezesa o tym, że będzie współpraca zarówno z Uniwersytetem, ale też i ze szkołami średnimi, bo proszę też pamiętać, że naszym takim sztandarowym programem jest oczywiście kształcenie dualne. I nie wykluczam, że w przyszłości będziemy może chcieli uruchomić właśnie klasy dualne pod kątem energetyki. Enea Nowa Energia zapowiada ścisłą współpracę z Instytutem Technologii Eksploatacji. Będzie ona służyła unowocześnieniu technik wytwarzania energii, ale nie tylko. My skupiamy się na głównie fotowoltaice. Natomiast to, o czym mówiliśmy tutaj przed chwilą w kuluarach, to jest kwestia magazynowania energii. Różnych rodzajów magazynowania energii, bo energię nie tylko trzeba wyprodukować, tylko trzeba ją zmagazynować. Główny problem z fotowoltaiką jest taki, że ona jest wytwarzana nie wtedy, kiedy my jej najbardziej potrzebujemy. W związku z tym trzeba tę energię w jakiś sposób zmagazynować. Spółka może rozpocząć działalność już w styczniu. Zdaniem prezesa Tomasza Siwaka w przedsiębiorstwie znajdzie pracę ponad 100 osób.